Hej, witam wszystkich, pasażerzy w kolejnym filmie z serii The Legend of Heroes Chase in the Sky SC. No i ostatnio zakończymy grę właśnie tutaj, w Zeiss. No i na dobrą sprawę zrobiliśmy wszystko, co było tutaj do zrobienia. Także pozostaje nam nic innego, jak tylko udać się do portu lotniczego i sobie polecieć. Polecieć do Granzo. Dobra, tak, chciałem zobaczyć tylko, co tu można kupić. Dobra, zakłady orbalowe też tam będą. Więc tutaj możemy zagadać i lecimy. Witajcie! Jesteście bracerami, którzy lecą do Grunstel, tak? Dokładnie, to my. Kilka. Wysłała już zapłatę za was. Więc śmiało, możecie już polecieć. Tak jak ostatnim razem, może lepiej będzie chwilę jeszcze zostać i poczekać, aż statek przyleci. Na pewno mamy wszystko zrobione w Zeiss? Mamy. Dobra. Skontaktuję się z Gildią i żeby przysłali resztę waszej paczki. Dobra, więc wszyscy przybyli na statek, statek przyleciał i lecimy do stolicy. Nowoczesność. Dobra, także odlot. Lecimy do Granzo. Teraz jak zwykle będziemy musieli pogadać ze wszystkimi członkami naszej załogi na statku. Tak więc znowu lecimy statkiem z Cecilia. Czy nie wiem, czy ostatnio akurat tym leciliśmy, ale już na pewno na nim wcześniej byliśmy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. No to jesteśmy, możemy iść, możemy gadać z ludźmi, możemy szukać. Tu w zasadzie nie wiem, czy ktoś coś ciekawego powie. Mam pewną sprawę z ambasadorem, z ambasador Koszern, z Calvard. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, tu widzimy Chloe i Tita. Tita, Esther. Jest też Sieg. Znowu na spacerze? Tak jest. A co, obserwujecie chmury? Coś w tym stylu. Oh, pomagam się zaprzyjaźnić z Sigiem. Relacja Sig? No, wspaniale, Tita. O, i Chloe opowiada mi też o tym festynie szkolnym. Grałyście tam rolę rycerzy? A, coś w tym stylu. Powiedzmy, że bardzo dużo ludzi było, więc się trochę stosowałem tą rolą. No nieźle. Też chciałbym zobaczyć tą sztukę. Może przyjdziesz na nas przyszłoroczny festyn, Tita. Jest otwarty dla wszystkich. Naprawdę? Oj, mama i tata może wrócą do tego czasu. Zapytam też dziadka, jak tylko wrócę do domu. No i dobra, postanowione. Tak więc znów będzie musiał wyjść na scenę w następnym roku. No wiesz, chyba podziękuję za to. Swoją drogą, Tita, twoja mama i tata pracują za granicą, czyż nie? Tak, pomagają wprowadzać technologię orbalową w różnych miejscach, gdzie jeszcze jej nie ma. Zniknęli już na 2 lata. Wow, to bardzo długo. Mam nadzieję, że piszą do ciebie listy, albo jakkolwiek się kontaktują. Tak, raz w miesiącu. Ostatnio pisałam też i o tobie. I dostałam odpowiedź. Powiedzieli, żeby masz pozdrowienia od nich. Miło z ich strony. A jacy są twoje rodzice, Tita? Czy twoja mama jest taka jak... pewnie taka jak ty, co? Jak ja? No nie sądzę. No nie, nie jest. Mama jest taką bardzo silną osobowością. Ona i dziadek często walczą ze sobą o wiele rzeczy. Walczą? No, brzmi jak naprawdę osoba pełna energii. Ale zazwyczaj dobrze się dogadują. Tata często
mówi, że walcząc ze sobą wyrażają swoją miłość do siebie. No, to okej. Okay. A twój tata jak jest? No nie jest taki jak mama. Jest raczej spokojny i opanowany. Też był bracerem jakieś 10 lat temu. Naprawdę? Kiedyś mi o tym powiedział, że był ciężko ranny i potem został inżynierem. Mama mówiła, że był dosyć sławny. Okej. Okay. Brzmi to naprawdę świetnie. Chciałbym spotkać tą dwójkę. Jak przyjadą, to przyjeźdź do nas, to się przedstawię. I ty, Claude, również. Aha, z chęcią, Tita. A, no i nie mogę zapomnieć tobie, Sik. No i dobra. W zasadzie... że też myślę, żeby napis... actually thought about writing her a letter myself. Czy też myślałam na napisanie jakby listu. Zastanawiam się, jak ona ma się. Mowa tu o królowej, czy o kim? Dobra, mniejsza. Jedziemy dalej szukać naszej ekipy. Ktoś gdzieś tu jest? Tu jest Zinn. Zinn? Na odlocie. O, Estelle. Potrzebujesz czegoś? W zasadzie nie, tylko... wyglądasz jakbyś... był zaniepokojony, powiedzmy, czymś. No tak. Po prostu przypominam się przeszłość. Chodzi o tego gościa, wilczego gościa w przyciemnionych okularach. Spotkaliśmy się 6 lat temu. Na początku. Wydawało się, że to był jeszcze dłuższy czas, ale... to wcale nie było tak długo. Chyba nie, ale... więc to był jakby twój, powiedzmy... bardziej przełożony może uczeń, coś tego typu w dojo. Jaką sztukę walki trenował? No cóż... prawdę mówiąc... wszystko przychodzi mu naturalnie. Jego refleks... jest perfekcyjny. Ma niesamowity zmysł walki. Kiedy go poznałem... jakby... he kept himself in perfect shape. Czyli jakby może był w idealnej kondycji. I trzyma się w niej po dziś dzień. Co więcej... dokładnie wiedział, jak kontrolować swoją chi. Jest pod każdym względem ma poprzeczkę podniesioną wyżej niż przeciętny człowiek. Tak, jego ruchy. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Może być, wydaje mi się, że on jest nawet silniejszy, czy nawet szybszy pod niektórymi względami niż ten cały Lorenz. A to przerażające. Może i masz rację. Gdybyśmy uczniami, podziwiałem jego siłę. Zazdrościłem nawet. Aż do momentu, który miał miejsce 6 lat temu, kiedy zabił naszego mentora, mistrza dojo Ryuga. Co? Zabił swojego własnego mistrza? A, wybacz. Chyba trochę wyprzedzam fakty. Oboje się zgodzili na walkę. Mistrz Ryuga... już był... miał przeczucie, albo był może bardziej świadom ciemności, która rodzi się w serce Waltera. Zachłysnął się swą własną mocą i chciał jej jeszcze więcej. Mistrz ciągle go dyscyplinował i próbował wrócić, powiedzmy, na właściwą drogę sztuk walki. Żyjąca pięść w stylu Taito, która szuka ciągłego doskonalenia się powiedzmy w honorowych walkach. Żyjąca pięść. Brzmi... dobrze to brzmi. Niestety jednak Walter nigdy go nie słuchał.
Moc była dla niego najważniejsza. I coraz bardziej agresywny sposób stosował sztukę Taito. Agresywny? Sztuki walk używane są podczas walk. Nie można się z tym nie zgodzić. Ale nie używa się ich, żeby ranić ludzi, a raczej, żeby ich bronić. A niektórzy trenują sztuki walki właśnie dla tego pierwszego powodu. I szukają jakby jeszcze większej mocy czy siły. I wtedy stają się oni potworami i wykorzystują swe pięści po to, żeby zabijać. Nazywamy ich morderczymi pięściami. W końcu mistrz Yuga wyzwał Voltera. Bo był jakby już go przygotował się do opuszczenia dojo, żeby iść właśnie tą złą ścieżką. Stoczyli pojedynek na śmierć i życie i mistrz przegrał. Obserwowałem ich walkę. Nie mogłem zrobić nic, tylko patrzeć. No cóż, to się właśnie wydarzyło. I szukałem Voltera od tamtego czasu. I pomyśleć, że spotkaliśmy się tu. Liber. Więc to musiało być zrządzenie tej, która spogląda na nas z góry. O, wybacz, stary. Nie chciałem ci tutaj zaprzątać tym głowy. Nie ma problemu. W zasadzie dziękuję, że mi o tym powiedziałaś. Ale Zin, szukasz Voltera dla zemsty? Nie, tak jak powiedziałem, to była uczciwa walka. Mistrz wiedział, na co się pisze. Tak więc tutaj zemsta nie jest tym celem. A, no to dobrze. To dlaczego go szukasz w zasadzie? Jest coś, co chcę potwierdzić. A co to może być? Nie rozumiem do końca. Trochę to zawstydzające. W każdym razie, wciąż jeszcze nie jestem do końca przekonany, niedoświadczony. I myślę, że pomoże mi pomaganie wam. Dobra, mam nadzieję, że będziesz nam pomagał, powiedzmy Zin. Jasne, możesz na mnie liczyć. No dobra, no to tak, dowiedzieliśmy się troszkę na temat historii Voltera. Co mamy więcej? Tutaj jest Sherazard gra dla... Znaczy ten, Oliver gra dla Sherazard. O, jest ten, moja różyczko. Witaj na solowym recitalu Oliviera Lindheima. Oj, Dios. Gdzieś tu żeś się skrył, naprawdę. Kto pozwolił ci zejść z fotela? Brejserzy chronią niewinnych. Wojsko chroni ich domy. Obowiązkiem grajka jest ochrona dusz w każdej chwili. Akurat dostał pozwolenie od stewardessy Esther, więc nie ma nic problemu, jak trochę pogra. Przynajmniej nie jest to szkodliwe dla nikogo. Oj, Shera, doceniasz moje piosenki? A odrzuciłaś moje pozwolenie, znaczy moje zaproszenie do Elmo miesiąc temu. I musiałem sam upić się w tej tragedii. Aj, chciałbym sobie mieć taki czas, żeby też móc tak zrobić. W sumie to... I never actually drink. Nigdy chyba nie udało mi się ciebie upić, żebyś wylądał pod stołem. Więc chyba będzie postanowiono, że musimy wypróbować albo się spróbować swoich sił, więc będę potrzebowała partnera. No i co, Olivier? Shera znowu cię wciąga w swoje jakby szalone schematy.
Ale myślę, że jej wątroba to już jest istna gehenna przez alkohol. O, chyba masz trochę racji, Estelle. Ale jeżeli chcesz mi śpiewać serenady, mój ukochany, mój drogi Dihaimie, to lepiej przygotuj się na wyzwanie. I pamiętaj... twoja wątroba niczym nie równa się do Ainy. Oj, proszę, nigdy nie mów tego imienia przy mnie. Samo wspomnienie już zamrażamy serce. No i z pewnością. Co tu się dzieje? Chyba może lepiej nie wiedzieć. Dobra, to w zasadzie chyba pomówiłem ze wszystkimi. Chyba, że muszę jeszcze pogadać z każdym z osobna. Wprawdzie Shera... Może tu chodziło o to, że... może Shera jakby wypije do pewnego momentu, natomiast Aina, ona nie zna w ogóle umiaru. No jest to powiedzmy osoba, przy której nikt nie ma nawet najmniejszych szans. Dobra. No i mamy zadanie od armii. Myślę, że wezwanie do stolicy było coś ważnego, się tam będzie działo. No, musimy jakby wszystkich tutaj chronić przed stowarzyszeniem. Dobra, jeszcze raz do Zina chyba trzeba zagadać. A, swoją drogą, jeśli chodzi o tę historię i moje nogi. Chyba zaczynam rozumieć, co się dzieje między sobą z Wolterem. A jak Kirika na to wszystko? Chyba nie jest do końca dobry moment na to. Powiem tyle. Kirika jest, znaczy była córką mistrza Ryu. Chyba możesz sobie dopowiedzieć resztę. Może sama ci powie też tą historię. Dobra. Dobra, czy już mamy wszystko obgadane? Tak jest. Dziękujemy za dzisiejszy lot. Niedługo dotrzemy do Granso. Proszę być ostrożnym na turbulencje. Sugerujemy zająć miejsca siedzące. No i dobra. Doleciliśmy. Z portem Granso. W sumie już byliśmy tutaj w tej grze. I byliśmy jeszcze w sumie w Rolnet. Ale też będziemy. No jeszcze w Bowls nie byliśmy. I też będziemy. Wszędzie będziemy. Dobra, jest nasza cała ekipa. No i z powrotem w stolicę. Chodźmy od razu do gildii. Tak, porozmawiałem z Nanem. Zobaczmy, co armia ma dla nas. Widzę, że pewnych statków nie ma dzisiaj w porcie. Mam na myśli przede wszystkim Arseil. Chyba tak to się nazywało, co? No faktycznie, jest pusto. Masz rację. To jest osobisty statek rodziny królewskiej. Może ma jakąś misję, czy coś takiego. Z tego co pamiętam, statek powinien być w fortecy Leiston na tą chwilę. Prawdopodobnie będzie tam montowany nowy silnik, który został opracowany przez profesora Russella i jego kolegów. No tak, Gustav powiedział, że będzie leciał do fortecy statkiem z fabryki. A, rozumiem. Więc ten niesamowity statek będzie jeszcze bardziej niesamowity. Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Tam wymieniają tylko silnik. Więc wątpię, żeby z zewnątrz cokolwiek się zmieniło. Ale to będzie teraz na pewno najszybszy statek na świecie. No dobra, i tak oto trafiamy do gildii. Witajcie wszyscy, dziękuję, że przyszliście. Czytałem raporty z Ruan i z Zais. Naprawdę dobra robota. Sporo już zrobiliście w kwestii jakby przeciwdziałania w
temu stowarzyszeniu. No nie sądzę, by ci kolesie, z którymi walczyliśmy, się zgodzili. Oboje, ten zamaskowany gość i ten w ciemnych okularach, naprawdę mieli nad nami ogromną przewagę. Ale nawet znanie ruchów organizacji jest bardzo cenne, Estelle. Nie pogrąż... tak... nie smuć się. Wasz sukces sprawił, że nabyliśmy zaufania względem armii. A swoją drogą, czego oni o nas chcą? Zapewne ma to związek z stowarzyszeniem. A jeśli chodzi o to... chcą przedyskutować sprawy przez telefon. Albo nie chcą przedyskutować sprawy przez telefon. Jeden z oficerów niedługo przyjdzie wyjaśnić całą sytuację osobiście. Coś, co nie może być przedyskutowane przez telefon. Nie chcą chyba zaryzykować, żeby ktoś, kto nie powinien, nie podsłuchał rozmów. Zaraz. Można coś takiego zrobić? W zasadzie tak, jest to prawdopodobne. Telefony są dobrymi urządzeniami i przydatnymi, jednak sygnał nie jest zbyt skomplikowany. Więc mając odpowiednie urządzenia, można go przechwycić i podsłuchiwać się sprawy gili, niestety. A czy to nie działa też w przypadku armii? No, w zasadzie armia używa innego trochę systemu. Nasze natomiast połączenia są otwarte. Ach, to trochę słabe. A dlaczego armia nie może się podzielić tym urządzeniem szyfrującym? No, nie wypracujemy razem, ale wciąż jesteśmy jakby działalnością cywilną, a nie obronny narodowi. Więc... ale tak długo jak twój ojciec nam ufa, Estelle, myślę, że nie powinniśmy się przejmować. Swoją drogą, Enlan, czy masz... wydaje się, że zdajesz się mieć pewien zamysł, o co może im chodzić, tak? I czy raczej byś się tak nas nie zawezwał od razu? Ach, widzisz przeze mnie aż tak bardzo? No cóż, to trochę ryzykowne zgadywanie, ale prawdopodobnie ma to związek z podpisaniem paktu o nieagresji. Pakt o nieagresji? A pamiętam, że coś słyszałem na ten temat. O co w tym wchodzi? To inicjatywa zainicjowana pomiędzy Libel, Erebonią oraz Calvard. Krótko mówiąc, wszystkie te państwa... razem będą jakby podpisywać pakt o niewykorzystywaniu wobec siebie siły. Wow. Więc to zakończy wojny? No tak, nie do końca. Bo tak naprawdę raczej nikt nie będzie nikomu patrzył na ręce to, jak będzie się wzmacniał, bo byłoby to bardzo trudne. Ale powinno to jakby dać trochę spokoju i poprawić, zacieśnić więzy pomiędzy naszymi narodami. A, rozumiem. Królowa Alicia znów próbuje. No cóż... no cóż, fajnie by było, jakby inne kraje lepiej ze sobą, bardziej ze sobą współpracowały. Impact będzie podpisany na wielkiej ceremonii w królewskiej Wildii Erb. W przyszłym tygodniu dygnitarze z trzech nacji będą brały w nim udział. Również też będzie przyciągnięta sporą uwagę mediów. Ale tak naprawdę wszystkie znaki na niebie i ziemi powiadają, że wręcz wołają: Roboros, zaatakujcie nas. No w sumie tak. To mogło być bardzo słabe, jakby miało miejsce. No, czyli szykuje się nie lada wyzwanie. Dlatego mam zaczekać na oficjalne polecenie z armii. Dokładnie. Do czasu, aż nie przybędzie, to możecie... no, zobaczcie.
Witamy, Gildia Bracer Branch, czy Granson, tak. A, rozumiem, dobra. A, no to problem. Dobrze, proszę, zaczekajcie chwilę. Czy telefon z armii? Nie, to od członka ekipy z królewskiej VDR. Powiadałem, że zagubiło się tam dziecko jednego z turystów. Niestety, nie mogą zlokalizować też rodziców. O, to okropne. I chcą, żebyśmy pomogli? Tak, wasza wysokość. Proszę, żebyś... Bracerzy znaleźli po prostu... rodziców lub strażników dziecka. Czemu opiekunów może bardziej. Jest wciąż jeszcze czas, nim przyjdą goście i nim zasiedli się tam armia, więc możecie się tym zająć? Jasna sprawa. Idziemy, Shara. Oczywiście, to chodźmy do widni. Dziękuję wam. Halo? Tak, mam już tutaj grupę bracerów. Natychmiast ich wyślę. A jak pan się nazywa? A tak, rozumiem. Dobra, więc niedługo przybędą bracerzy. Zaginione dziecko. Znaczy dziecko szuka tam lokaj taki dowodzący, może to za duże słowo. Powiedzmy kierownik lokali Raymond. Starszy lokaj może. O. Kiedy tam przybędziecie, to zagadajcie do niego. Jasna sprawa. A zaraz, Raymond. Brzmi znajomo. A to nie był. To nie był ten lokaj, którego znaleźliśmy? Wiesz, kiedy uratowaliśmy Chloe podczas ataku albo tamtej sprawy, ukrywał się pod stolikiem. A, racja, przyjaciel Naila. A, dobrze, że się znacie, to trochę łatwiej sprawy. Dobrze, powodzenia. No i teraz znów form your party. No to tak, Sherazad musi być. To w sumie kogo ja tu mogę wziąć? Olivieru i Chloe, jak było wcześniej. Dobra, zróbmy tak jak było. I tak, i w sumie tutaj też pojawią się dodatkowe questy, bo właśnie mamy tutaj potwory w kanałach i mamy jeszcze potwory na Erb Scenicrut, które w sumie akurat też będziemy mogli przy okazji załatwić. Do tych kanałów to nie wiem, czy się teraz udawać. W sumie też można później. Quest ma Elkę, więc jest jeszcze na to czas. Dobra, i jesteśmy też właśnie w Grancel. Co za tym idzie, pewnie tutaj nam się troszeczkę zakres ekwipunków, które mogę zakupić, zwiększy. Możemy kupić lepszy bicz, lepszą laskę, możemy kupić lepszą szczelbę. Tak samo jak i szabelkę. To jest w sumie broń dla Agate'a. Tutaj akurat no, są dla Zyna i... dla Zyna, Tity oraz Airshooter. To jest chyba dla Kevina, którego akurat z nami nie ma. Dobra, to mogę Fiber Suit. Dobra, to kupię może razy dwa. Fiber Boots. Strega F. To też kupię z dwa. Dobra, i przejdźmy do ekwipunków. Dobra, więc na pewno mamy nową broń. Mamy nową zbroję. I buty, które trochę obniżą za dużo. Więc sobie zostawię. Dobra, tutaj Strega F. To mi ATF mocno obniży. Dobra, ale widziałem, że buty na pewno się przydadzą. Tak samo tutaj. I tutaj też Fiber Suit się nada. 400 defensa ma Chloe. Wow. Oliwierowi by się coś więcej w defensie przydało. 359, ale ADF ma za to duży. Dobra, Oliver na ogół i tak z tyłu stoi, więc raczej nie powinno to bardzo przeszkadzać, że ma ten defens niższy. Dobra, tu też mam zakłady orbalowe, w których ewentualnie możemy coś sobie jeszcze tam
z ciekawszych kwarców zorganizować, na przykład defensa dwójeczkę, ale to chyba najpierw trzeba by było też i sloty zupgrade'ować, co u niektórych postaci. Dobra, i teraz tak. Na co mnie stać w ogóle? Defense 3. W sumie jednego mogę zrobić. Na HP mi nie starczy. Na atak 3 mi starczy. Na move 3. Actionów mogę zrobić trochę. I casta trójeczkę ewentualnie. Uj, dead blow. To w sumie byłoby spoko. Mam bardzo też dużo sefitu mirażu, więc minda trójeczka jak najbardziej, tak samo i EP trójeczka. Dobra, możemy trochę podrasować sobie ekwipunki pod warunkiem oczywiście, znaczy ornamenty, pod warunkiem rzecz jasna, że mam podbite sloty, a mam. Dobra, to też mi trochę artów tutaj wpadnie, bo będziemy mieć lepsze tutaj wyposażenie. Atak trójeczka, action trójeczka. Też HP trójeczka mogłaby być, ale na razie nie mam. Dobra. Tu mamy cast 2. Tu może wrzucimy cast 3 dla Claw. Oliwierowi damy z kolei Mind 3. Jeszcze jedna cast 3 mogłaby być, tylko musiałbym mu slot podkręcić, ale mogę mu dać EP 3. Silver Thorna dostanę, jeśli chodzi o arty. A tu też już tych artów Claw ma naprawdę od groma. Dobra, to chyba jeszcze miałem move 3, ale czy ktoś u nas ma move'a? Tu jest evade dwójeczka ewentualnie. No nic, to chyba na razie tak to zostawiłbym. Chyba, że mam jeszcze sefitu na zrobienie jakiegoś kwarcu dobrego. Freeze jest spoko. Ale chyba Freeza, a nie wiem czy ja mam. To jeszcze możemy zrobić move trójeczkę, ale nie, move'a trójeczki nie mam. A, evade'a trójeczkę mógłbym sobie zrobić. Ja bym jeszcze casta trójkę najchętniej zrobił, tylko że z kolei Oliwieru musiałby mieć podbity slot, więc sefitu trzeba trochę zdobyć. Dobra, na razie to zostawmy. Ekwipunki mamy w miarę ogarnięte. Tak naprawdę w samym Grand Cell to by było chyba na tyle. No dobra, to idziemy na Herb's Scenic Route. Czyli na ścieżkę widokową Herb. Dobra, i teraz zaraz, wróć. I teraz tak, postać ustawmy sobie. Olivier na front. Dobra, zobaczmy jak mocne monstra tutaj w ogóle żyją. Czy trzeba się ich bać, czy nie trzeba się ich bać? No, dosyć mocne. 53 poziom. Dobra, to dawaj tam. Dobra, Oliwiery. Szczelaj baść. No, tą Zero Crafta, to możemy spróbować użyć True Hurricane we wszystko. No i dobra. Dość ekspy na nim przeciwnicy. Dżownicę daje, więc będzie zanęta na wędkowanie. A, w sumie a propos wędkowania. Dobra, ptaszyna. Niestety starcie bardzo takie bezpośrednie. Ptaszynki ze skorupami na głowie. Dobra, wszystkie trzy załatwione. Jak zwykle, cudowny wytrzeźć. Na sam koniec.
Ale tu wątpię, żeby coś interesującego było. Dobra, pójdźmy dalej. To te koty ze skrzydłami. Co to jest? Warbat. Czyli wojenny nietoperz. Aż 4 sztuki. Tak fajnie blisko siebie ustawiona, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jakbym użył na przykład teraz Quick Shota, tam Quick Drawa raczej. To załatwia wszystko. Dobra. Po levelu. Dobra, idziemy dalej. Gdzieś tu podobno są jakieś monstra do załatwienia. W zasadzie nie wiadomo do końca gdzie. Dobra, tam idziemy do ścieżki Gurn, a jesteśmy teraz na Royal Avenue. To w sumie chyba nie jest do końca droga, którą powinienem obrać. Dobra, jak jest okazja, żeby wbić parę poziomów, to nie mieszkam skorzystać. Dobra, tam widzę, że będzie Zero Art. U Sherzard. Pytanie, na co to jest podatne. Na nic szczególnego. Więc w sumie Ariela mogę użyć. Albo nawet Plasma Wave'a. No i pięknie. Dobra, Klaw poziom. I Oliver niedługo też. No i dobrze, też wodny Sefit wpada. Bo właśnie tego mi potrzeba. Dobra, a ja się wracam, dobra. Tędy droga. Tędy droga. Ścieżki tu są raczej w miarę proste. Dobra, trafić ciężko. Dobra, i mamy kolejne 3 ptaszory. Hellmores. Dobra, atakuję tego daleko, bo mam nadzieję, że mój Sylvan Whip czasie wszystkie. Wszystkie może i czasie, ale wszystkich nie załatwi. Dobra, jeszcze jeden. Gładko idzie z tymi przeciwnikami. I dobrze, trzeba sobie też CP trochę nabić. Dobra, Yoviver ma Sniper Shot 2. Być może z większym zasięgiem, być może silniejszy. Być może z dodatkowym efektem. Dobra, to samo towarzystwo co wcześniej. Dobra. No jeszcze 2 uderzonka, myślę, i sprawy załatwimy. Dobra, mamy to. Idąc dalej. Teraz tak, tu mamy drogę do Erbsenic Road, a tu mamy do bramy Sanctheim. Ale tutaj się przejdę, zobaczę, czy może jakiejś skrzyni nie ma. Płomieni przeciwnicy. Flame Plant, płonąca roślina. Wręcz nieruchoma. Dobra, zostaliśmy jeszcze kryta tam. Nietrafiony atak, a miał być Bear Attack.
To był bad attack. Bad, bo nietrafiony. A szkoda, że tego nie skończę, bo to może być trochę problematyczne. Deep Crimson Flame. No właśnie. To miałem na myśli. Mając problematyczne, ale czerwone muchy dropi. Ale czerwone muchy można łapać ryby, które mogą posłużyć jako zanęty. Dobra, pytanie czy... Tak, tu bezpośrednio do bramy dojdę. To nie jest to interesująca mnie część. Dobra, co tutaj jest? Też to samo. Teraz jeszcze czułem płomień, który mnie goni. Dobra. Teraz jest ich dużo. Dobra, zarzućmy Hurricana. Swoją drogą całkiem mocne to jest. No i dobra, mamy to. Koniec zestaw przeciwników. No więc idziemy tutaj. Na ścieżkę widokową. Lepiej być dobrze przygotowanym, bo tutaj zaraz będą na nas jacyś przeciwnicy z zadania czekać. A jak już wiemy, to nie zawsze są lekkie sprawy. Dobra. Kolejna partia przeciwników. Dobra, z Jedokraftu Sierzat. Oho, kryta zmarnowana. Dobra, mniejsza. To na klub przejdzie ten z Jedokraft. No dobra, to może spróbować Kampfera ewentualnie. To będzie trochę mocniejsze. No i co? No i jeden przetrzyma. A nie tego, co trzeba, załatwiłem. Wild Touch. Znowu nie trafiono. Dobra, wciąż całkiem niezły XP, jeszcze poziom mogę wbić na spokojnie na tutejszych przeciwnikach. Ale to nie jest do końca celem. Celem jest willa. Dobra. Pytający przeciwnicy tutaj będą. Sharkodile. Lub inaczej to się nazywające, ale połączenie rekina z krokodylem. Dobra, w końcu się udało to trafić. O, i Shining Palm. To jest Dine Dial. Tutaj mogę użyć najwyżej Arta. Shadow Spear jest 20% szans na KO. Tak samo ze strony Oliviery. A Claw też ma Shadow Spear. Dobra, zobaczmy. Każdorazowo jest 20% szans na KO. To tylko w ten sposób tak naprawdę można konkretnie zadziałać na Shining Pomie. Więc Joshua, brak straszny. No dobra, to przywaliło całkiem mocno nawet. W sumie też masz do Sphira Charizard. Na Shining Pomie się skupiam, bo to jest najcenniejsze. Dobra, spróbujmy tamtego rekina przyblokować może. Oj, nie wpadł Steel, a szkoda. Uciekł. Dobra, Kempfa. Dobra, uśpiliśmy przeciwnika. Dobrze, Oliviera może podejść bliżej. To nic z tego. No to Shadow Spear. Boom.
O, i tu skąd wpadł? Nic, trudno. Ale można popróbować się ewentualnie, wiedząc, w którym przeciwniku to wpada. Ten Shining Pom. To można popróbować. Dobra, teraz znowu mamy co to? Hillside Bee. Czyli pszczoła górska. Z tym poszło gładziutko. Dobra, jak tu się w ogóle chodzi? Tam można gdzieś dojść. Jakieś skrzyneczki. Dobrze. No tak, w sumie Olivier, użyj może Happy Trigger. No i pięknie. Pęże skryty wchodzą na leczydełkach. Jest to bardzo, bardzo pomocne niekiedy. Dobra, koniec ptaszor i jakaś dobra skrzynia. A dobre skrzynie niestety często mają też i dobrych przeciwników w sobie. Dobra, wszystko za jednym zamachem. I tak ma być. Dobra, Olivier da różne do reszty drużyny. Dobra, pytanie co w tej skrzyni. Dead Blow! Dobrze, że tego nie robiłem sobie. Dobra, zrzućmy już tylko Sylvan Whipa. Trochę czasu zaoszczędzę. No i berę. Z zatruciem. Dobrze, pójdźmy dalej. Bo tak, tutaj już wszystko jest, tam jest jeszcze skrzynia niżej. I co, zastanawiam się, gdzie też jest ten monstrum do wykończenia. Tutaj chodzimy, eksplorujemy póki co. Dobra, tu coś jest, mamy Tiro Bomb. Dobra, tu uprzczeli przeciwnik. Tak biję tych przeciwników, bo jest okazja, żeby trochę przyekspić. A to jest dosyć istotne. Z punktu dalszego przechodzenia giery. Dobra, mam Zero Arta, ale szkoda, że nie mam nic, co byłoby dobre. Last Disaster, White Gehenna. Jeszcze mam Silver Thorns. A Shadow Sphere może użyję. Chyba wystarczy. No a jakże. Jeszcze kwestia długości animacji. Jest też dość istotna. Dobra, tutaj mamy rybiego przeciwnika. Tutaj to samo. Dobra, tu nie ma bossa, ale jest skrzynia. Defense trójeczka, kolejne. A ktoś ma jeszcze defensa w ogóle? Ojejku. Ornament Quartz. Klo ma defensa, ale nie ma podbitego slotu, żeby sobie go zarzucić. Chyba, że bym pozamieniał trochę. Czyli tak, tu bym wywalił remove i tu dał defense, a tu dał evade. Naprawdę wyjść powinno na to samo. Już mamy teraz jeszcze Titanic Roar. O, to jest najmocniejszy art ziemny. Dobra, czyli tak, tu mamy wszystko. A więc dalsza droga idzie tam. Dobra, jakieś skrzynie na horyzoncie, nie? Dobra, tu mamy drogę do willi. A, i tu jest ten bossu.
Więc nawet choćbym chciał, to go nie ominę. No, są i tacy przeciwnicy. Dobra, tu zarzućmy sobie może morale na start. Dokładnie. I teraz tak, Sylvan Whip. Zmniejszmy zakres ruchów moim przeciwnikom. Dobra, tu zarzucimy jeszcze Quick Draw'a, żeby zmniejszyć im ADF. Trochę ich odrzucić. Doskonale. I teraz one są podatne w zasadzie na nic szczególnego, więc tutaj mogę użyć na przykład naszego Titanic Roll'a. Bo czemu by nie? Trochę to kosztuje, ale powinno rypnąć solidnie. Dobra. Przeciwnicy nie mogą się poruszyć, przynajmniej w swej większości. No niestety ten może i... biedna Charizard. Dobra, możemy zarzucić True Hurricane. We wszystkie nie dam rady. Ale to chociaż w część. Pokrycie? Bardzo chętnie. Raz, dwa padło. Dobra. Tutaj można użyć jeszcze Kampfera. Bam. Nie trafiona. Dobra, ten się tutaj zbliża niebezpiecznie. Estel wyrzuciło daleko. Golden Armor. O, skubane. Strength up, defense up. Dobra, tu może Arta bym spróbował jakiegoś użyć. Hellgate na przykład. Coś, żeby było w trójka. White Gehenna, może być. Dobra, Charizard nie może nic zrobić. No dobra, zaatakuj. Dobra, i White Gehenna. Dobra, arty nie są złe. Prawie wykończyliśmy to towarzystwo. Jeszcze został się jeden, który nie może do mnie podejść. Nie ma do mnie podejścia. Dobra, Olivieru, uszczelisz? Szczelaj gość. Doskonale. Dobra, tak więc potwory wykończyliśmy. Wow, ile Sephitu Space... tak, to jest Space Sephit, czarny to jest Time. I ziemnego. Dobra, więc potwory załatwiliśmy. Jakoś mocno nie obrywałem nawet. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Taką trójeczkę. Dobra, załatw to. Oliver Shad. Trzeba było raczej w dzisiejszym odcinku. Nie pójdę dalej. A, bo już czasu nam nie starczy. Także sobie jeszcze trochę porozglądam się w koło. Nie zbliżaj się. No, odwróć się. Dobrze. Kolejne ptaszory. Dobra, będzie Zero Craft. Na co by to wykorzystać? Jeszcze tak zastanawiam, czy nie lepiej na Happy Triggera właśnie. Dodamy sobie CP i HP. Szkoda, że jeszcze nie EP. Bo to już by było w ogóle super. Dobra, dawaj tamtego. I Olivier powinien tutaj trafić. Dobra, i tu mamy właśnie ów willę, ale jeszcze pójdziemy sobie w tę stronę. Bo tutaj coś pewnie będzie jeszcze do znalezienia fajnego. Mniej lub bardziej. Dobra, jedna sztuka. Strasznie biednie. Yeah.
Dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj na górę, jak pójdę, czy jakiejś skrzyni nie ma. Nie, tu nic nie ma. Tu się idzie na Royal Avenue. W sumie do części, na której mnie nie było za bardzo, ale tam jest skrzynia. I tu też jest skrzynia. Uhu. Zrobiło się troszkę groźnawo. No nie, znowu mnie widzi. Ile razy mam się na to nawiać? Tak mi zasięgu. W szczale. Dobra, i tak, takie mamy towarzystwo. Więc rzućmy Hurricana na Zero Craftie. Jak najbardziej spoko. Dobra, pełną moc to ja chcę na tym wykorzystać. Dobra, Estella, tak? Dobra, i Sierzardo. Najpierw zbicza szczel temu. A teraz zbicza szczel temu. Och, znowu nie trafiona. Dobra, ile to ma HP? 30. To maluczko. Ja to się cieszę, jak Oliver miał niebieskie serduszko i podznaczone IP. To byłoby bardziej spoko. Dobra, i True Comet! Kolejny nowe, znaczy stary nowa umiejętność dla Estelle, trochę poprawiona. Tam bardziej ulepszona. No dobrze, co my tu więcej mamy? Tam się idzie i tam pewnie coś dobrego będzie. Ech. Znowu źle zrobiłem. Dobra, przeciwnikęców kolejnych mamy. Dobra, skoro jest Zero Craft, to Quick Draw. Dobra, i teraz tak, co w tej skrzyni jest? Ciekaw jestem. W skrzyni, gdzie ona? Tutaj. Sefitu. Nie za dużo, ale zawsze coś. Dobra, niebieska tablica. Te tablice też będą miały pewne zastosowanie, pewien związek z tym, co się będzie działo, natomiast jak dobrze pamiętam, to jeszcze nie w tej grze. Dobra, tu więcej chyba nic już nie uraczę ciekawego. Dobra, idziemy jeszcze tutaj, w stronę jeziorka. Czy coś tutaj jest? Tutaj zdaje się, że nie ma nic. Aczkolwiek pewnie coś tutaj później będzie. Natomiast na razie nie ma. Dobra, to powracamy się w sumie. Bo więcej tutaj już niczego ciekawego chyba nie uraczymy. Jeszcze nie, czy byłem tam na dole. Ale coś czuję, że chyba tak. No, najwidoczniej byłem i tu nic ciekawego nie ma. Poza zgrają przeciwników. I w sumie to na tyle, jeżeli by chodziło na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, znaczy może jeszcze coś tu bym przyekspił odrobinkę. W jakichś lżejszych przeciwnikach. Bo już nic mi więcej nie pozostało do zrobienia, a na zaczynanie fabuły czasu już jest zbyt mało. Teraz patrzę, Sierzard po 4600 HP. Na grubo. Bardzo na grubo. A najmniej ma Olivier i oczywiście ma najmniej defensa. Zbalansowane postacie nie ma co.
Dobra, chcesz się bić? Dawaj. Uch, dalekoż oni strasznie. Ale sięgniemy. Nie ma strachu. Tutaj szereg estel dalekiego zasięgu. No, Oliver, nasz szczelec też sięgnie. No i dobra. Mamy to. Dobra, jesteśmy pod Wilną, no i chyba na tym byśmy, moi drodzy, zakończyli nasz dzisiejszy odcinek z serii. Tak więc cóż, w kolejnym odcinku ruszymy dalej właśnie z fabułą. Dobra, coś jeszcze prosi na... o rozwalenie, tak lata tu w pobliżu. Jeszcze to załatwimy i będziemy kończyć nasz dzisiejszy film. Za wiele się nie zadziało. W sumie w dzisiejszym poprzednim. No ale dobra. Pewne rzeczy też przejść trzeba. Dobra. To na dziś to wszystko. Ja z wami przegnam. Do usłyszenia w kolejnym filmie, w którym to ruszymy do tej willi. To... cześć!